Dzień dobry i witam na kanale Azjazji. Pozdrawiam wszystkich hejterów i wszystkich tych, co kibicują. Dzisiaj będziemy się odnosić do niewydowiarków, którzy twierdzą, że nie pracuję, tak? Nie płacę podatków. No przykro mi. Jestem na kuchni sam, tak? Próbuję, kombinuję i robię ciężko, tak? Zrobiłem, zamarynowałem piersi z kurczaka po peruwiańsku i skrzydełka na ostro po jamajsku. Ale to nie o to chodzi. Tylko to jest udowodnienie w tym momencie. I będę się odwoływał do live'a. Jak zwykle obejrzałem jakieś pół godzinki, nawet nie. I już są dwa kłamstwa. W pierwszym kłamstwie jest to, że że no Jarek B twierdzi, że Rado mi wyremontował dom. Tak? No jakoś to tak nie może być, bo ten dom był wyremontowany na długo. Przed tym jak Rado się tam wprowadził, a jedynie co to w chwili, jak Rado się wprowadził, żeśmy kładli silikon w tym małym pokoju, gdzie Jacek spał, ale Rado był zbyt zajęty, żeby mi pomóc, bo Rado sobie dredy robił, tak? Moja znajoma mu zakładała dredy. Także mówiąc, że Rado wyciągnął te pieniądze i zainwestował tyle kasy, w to no jakoś nie wydaje mi się. Ale jak zwykle możemy to potwierdzić, Belinda. Belinda może wszystko potwierdzić. Jeżeli rozumiecie język angielski, to możemy to nagrać z Belindą. Oczywiście nie pokaże Belindy, ale będzie w temacie. Następnie żona Jarka B. tak? Nie lubi Rada. Strasznie go nie lubi, dlatego nie jest zapraszany do domu, dlatego wszystkie live'y były robione u mnie. I powiem Wam tak, że nawet wcisnął Jarek Kit, że no, Landort mu zabronił gotować z Radem w domu, ale sam steki mógł gotować, tak? Także ludzie, kochani, jak już wcześniej mówiłem, po prostu ci ludzie nie potrafią prawdy mówić, no i no co tu dużo mówić. Dokumentów wam nie pokazali, teraz Rado jest już młodszy, mało lat, dalej się wstydzi, dalej się boi, ale przynajmniej idzie do przodu i to mi się podoba. Zobaczymy, jakim dalej pójdzie, no ale to tylko dla niedodopowiarków w tym momencie, że znowu, znowu obalamy obalamy, tak? Z tym remontem kit jak trzeba, schody, żem szorował, z farby opalałem je i aż mnie korzonki złapały, tak? Przed samym przyjazdem Jacka. Także ludzie, kochani. Patrycja, <grym> <grym> możesz <grym> mnie <grym> nie butów nie robić? Nie, nie robię. Dobrze, dziękuję ślicznie. Także, proszę bardzo, udowadniam, podatki też płacę, żeby nie było. Ktoś mi się tu wcina, że podatków nie płacę. Także dwie prace się ma, szkołę jeszcze babcie. Doglądam, tak? I babcię doglądam z dobrego serca. Za darmo. Także proszę mnie zgłaszać. I ci, co mówią, że babci rodzina mi zabroniła spotykać się. Babcia nie ma rodziny. Ma jednego syna, który od 20 lat z nią nie rozmawia. Po prostu odciął kontakt z babcią, tak? Tak się raz zdarza się w rodzinie. No i co? Ktoś musi babci pomóc z pieskiem. Jak chcecie, to wam udowodnię, że pieska wyprowadzam, tak? Storma tego dużego owczarka niemieckiego. No po prostu niedowiarki jesteście straszne, ale wszystko udowadniałem dowodami. Także do tej pory udowadniałem i mogę cały czas udowadniać, bo ten kanał jest prawda, prawda i tylko prawda. Obalamy wszystkie te ich kłamstwa. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.